Mateusza Komara, a Państwo nie szczędzą oklasku. Serdeczne oklaski, gratulacje, fotoreporterzy wycelowali obiektywy. Proszę Państwa, 10. kilometr. Na czele już jest dwóch kolarzy, ale wcześniej samotnie jedzie Piotr Kirpsza, EBDC, i on wygrywa premię. I prosimy wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Krośnie, Tomasza Rogowskiego. Prosimy bardzo, było bardzo pięknie, bardzo serdecznie w Krośnie Odrzańskim. No i puchar dla młodziaka z ekipy BDC, Mark Pol dla Piotra Kirpszy. Serdecznie gratulujemy. Brawo, bardzo piękna jazda. Proszę Państwa, następna premia była w Nowogrodzie Bobrzańskim, punkty, i wygrał Piotrek Kirpsza. Piotrek, zostajesz na podium, i Pana Burmistrza Andrzeja Pawłowicza serdecznie prosimy o wręczenie pucharu. Proszę bardzo, pięknie. Piękny puchar, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski. A teraz burmistrz Andrzej Pawłowicz, Nowogród Bobrzański. A zawodnik ten sam, Piotrek Kirpsza. Proszę Państwa, w Kożuchowie na 79. kilometrze, kiedy na czele było dwóch kolarzy, wygrał Marcin Wolski. Serdecznie Marcina zapraszamy. Jechał pięknie, przewaga by wynosiła tam 5 minut 20 sekund. I poprosimy znakomitego przed laty kolarza Stanisława Weryka o wręczenie pucharu. To mistrz Polski na torze, olimpijczyk Stanisław Weryk wręcza puchar. Kolarzowi. To jest uścisk mocny, to jest łączność pokoleń. Gratulujemy. A teraz prosimy serdecznie Bytom Odrzański, i tutaj wygrywa Piotr Kirpsza. Prosimy Piotrka i prosimy przedstawiciela Bytomia Odrzańskiego, jeśli jest przedstawiciel, ale nie widzę, nie ma. To panie Stanisławie, serdecznie prosimy. Stanisław Weryk dostał pełnomocnictwo od kolegów z Bytomia Odrzańskiego. Piotr, w Kożuchowie kolejna premia i zwycięstwo Marcina Wolskiego. I panie Stanisławie, bardzo prosimy. Jeszcze Kożuchów. Jeszcze raz Stanisław Weryk. Świetny przedlaty kolarz, zastępca dyrektora wyścigu. Gratulujemy odważnie, jak mi powiedział na mecie, spróbujemy jutro, dziś się nie udało dojechać, ale było tak blisko, tak bliziutko, tak niedaleko. Premię w żarach wygrywa Polak także, Adrian Kurek. Zapraszamy Adriana na najaktywniejszy kolarz Tour de Pologne. W światowej rywalizacji Polak wygrał tą klasyfikację. Burmistrza pana Wacława Maciuszonka zapraszamy, burmistrza Żar.
Prosimy bardzo, panie burmistrzu. No pięknie, ja już na ręce gospodarza jednocześnie przekazuję serdeczne podziękowania, bo tu publiczność jest wspaniała. Gratulujemy, dziękujemy. Mili państwo, aha, jeszcze reporterzy, proszę bardzo. Pani Dorota się uśmiecha, bo dziś sukces w GDC. Tak jest, za chwileczkę. Już nie mówię o uśmiechu Darka Banaszka, twórcy ekipy GDC. Proszę państwa, a teraz czas, ażeby zaprosić najlepszych na mecie piątego etapu krosno-odrzańskie żary długości 179 km. Zwyciężył Konrad Ąbkowski, BDC Mark Pol, drugi Grzegorz Stępniak, kolarz reprezentacji ekipy CCC Polsat Polkowice, a trzeci Adam Wadecki, BDC. Zapraszamy. I poproszę burmistrza Wacława Maciuszonka o wręczenie pucharu dla zwycięzcy, a państwo oklaskują najlepszych. Konrad Ąbkowski, jak powiedział, zrobił prezent swojej dziewczynie, ma na imię Magda, no i zrobił prezent dyrektorowi ekipy, Dariuszowi Banaszkowi, świetnemu, niedawno jeszcze przecież kolarzowi. Dziś przyjechał Darek na wyścig i zrobiło się na podium bardzo niebiesko. Gratulujemy, oczywiście wygląda to podium. I jeszcze jedno ujęcie. Lidera. Jutro na metę kolejnego już szóstego etapu pojedzie Grzegorz Stępniak, który trzykrotnie wygrał etapy na tym wyścigu, ekipa CCC Polsat Polkowice. Nowy lider wyścigu Bałtyk Karkonosze. Proszę pana Radosława Czerniaka, reprezentującego Bank BGŻ i sponsora żółtej koszulki lidera. Sprinter znakomity to Grzegorz Stępniak, CCC Polsat Polkowice. Ucieszył się za wcześnie, dostał jeszcze jedną kolarską lekcję, że trzeba cieszyć się po przekroczeniu mety. Do końca walczył Konrad Ąbkowski. Brawo! Proszę państwa, klasyfikacja najlepszego sprintera. I w tej klasyfikacji w koszulce BDC jedzie Sylwester Janiszewski, CCC Polsat Polkowice. Sylwester Janiszewski, a ja proszę serdecznie Dariusza Banaszka, twórcę tej znakomitej ekipy i prezesa firmy BDC, o wręczenie koszulki niebieskiej kolarzowi ekipy CCC Polsat Polkowice.
i to piękne ujęcie. Gratulujemy i dziękujemy. Proszę Państwa, najlepszym góralem po 5 etapach wyścigu Bałtyk Karkonosze jest Tomasz Kiendyś, CCC Polsat Polkowice. I prosimy zastępcę burmistrza Żar Edwarda Łybę o wręczenie koszulki, tej zielonej, najlepszego górala Tomaszowi Kiendysiowi, ekipa CCC Polsat Polkowice. Prosimy bardzo. Serdecznie pogratulujmy. Tomasz Kiendyś wygrał pierwszy etap. Liderował przez 4 etapy wyścigowi Bałtyk Karkonosze. Tomasz Kiendyś, znakomitość kolarska. Ekipa CCC do buziaczków przyzwyczajony, ale zawsze to zmiana na podium cieszy każdego kolarza. Proszę Państwa, a teraz najlepszy kolarz na terenie województwa lubuskiego. I tutaj Grzesiu Stępniak. Prosimy bardzo. Grzegorz Stępniak. Najlepszy. I burmistrz Żar Wacław Maciuszonek. I oklaski serdeczne. Proszę Państwa, było pięknie. Podziękujemy Państwu, kłaniając się po staropolsku nisko, gdybym miał czapkę na głowie. Do samej ziemi. Dziękujemy za piękne, serdeczne przyjęcie w rankingu w klasyfikacji miast etapowych. Żary na pierwszym miejscu. Tak stwierdził dyrektor wyścigu Janusz Maceluch, który serdecznie dziękuję burmistrzowi.